Agnieszka Kostel-Dudkowska, witam Państwa we wtorek, 14 lipca i zapraszam na Jawor Express. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, że obecnie w mieście potwierdzono 37 przypadków zakażenia koronawirusem. 26 osób przechodzi kwarantannę, 30 osób jest objętych obserwacją epidemiologiczną, a jedna osoba jest hospitalizowana. 13 lipca na osiedlu Tadeusza Kościuszki doszło do tragedii. Według świadków zdarzenia kobieta miała zaatakować dziecko sporych rozmiarów kamieniem, w wyniku czego doznało ono poważnych obrażeń głowy. Od wielu tygodni w internecie na profilu mamy z Jaworzna pojawiał się wątek niebezpiecznie zachowującej się kobiety, która miała być agresywna w stosunku do dzieci. Zrobili tutaj komplet badań i okazało się, że po prostu jest pęknięcie przedniej kości czaszki. I stało się to, czego mieszkanki naszego miasta obawiały się najbardziej. Kobieta, która od pewnego czasu utrudniała życie mieszkańcom, doprowadziła do tragedii. Według świadków wczoraj, 13 lipca, na osiedlu Tadeusza Kościuszki kobieta miała zaatakować bezbronne dziecko. Gdy dziewczynka wracała już do domu, nagle zza samochodu wyszła kobieta, która rzuciła dużym kamieniem prosto w głowę dziecka. Finał tego zdarzenia był tragiczny. Puściłam córkę na pole, była godzina 20:25, powiedziałam, że ma powoli już wracać do domku, bo robiło się już ciemno, więc córka stwierdziła, że wychodzi tylko przez klatkę pożegnać się z kolegami. Szła po prostu z kolegą, jednym starszym może o rok, z drugim w swoim wieku szli i nagle sąsiadka, która tam mieszka w tym bloku, koleżanka moja, matka w sumie jednego z chłopców, którzy byli z Oliwką, stwierdziła, co to jest taka zabawa, która tak po prostu tak bardzo krzyczą. I ona zobaczyła przez okno i nagle Oliwka stała w kałuży krwi, zanim zleciała nie było już nikogo. Okazało się, że ta pani, na którą było tyle donosu, rzuciła po prostu kamieniem, stała za samochodem i rzuciła kamieniem. Tak bez powodu? Tak bez powodu. Tak bez powodu, tak. To było niejednokrotnie, że po prostu były donosy o to, że potrafiła wypchnąć dziecko wiedzące chodnikiem na ulicę, że biła patykiem z wózki przechodząc. Tylko każdy po prostu bał się interweniować, bo nie wiedzieli, do czego ta kobieta jest zdolna, więc każdy nic z tym nie robił. Dziewczynka doznała wielkiego urazu głowy. W ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Ligocie. Jest przytomna. W szpitalu w Jaworznie zrobili tomografię komputerową, ale jednemu z lekarzy nie podobała się kość czaszki. Przetransportowali nas około 12 do Ligoty na sygnałach. Zrobili tutaj komplet badań i okazało się, że po prostu jest pęknięcie przedniej kości czaszki i te fragmenty po prostu wbiły się tam jakby w mózgowie, nie wiem, nawet nie znam określeń tego, ale porobiły się też krwiaki, musiała żeby natychmiastowo być operowana. To był nie pierwszy raz, kiedy informacje o tej kobiecie niepokoiły mamy z Jaworzna. Z wcześniejszych wpisów na internetowym forum wynika, że kobieta już wcześniej zaczepiała, wyzywała, a nawet używała przemocy w stosunku do mieszkańców, a w szczególności do matek z dziećmi. Z naszych źródeł wynika, że agresywne i nieprzewidywalne zachowanie kobiety było już zgłaszane do odpowiednich służb. Było dużo zgłoszeń, dużo ludzi się do mnie odzywa, że umarzali wiecznie, bo pani ma niebieską czy tam zieloną kartę, ja już po prostu w nerwach tak mówię, dlatego już nawet nie wiem, ale odzywa się do mnie masa ludzi, która zgłaszała, która miała podobne incydenty, oczywiście no nie takie, takie jak moje, przykre. Nieszczęśliwe takie, tak przykre, ale no też dużo ich było. Matka zdecydowała się opublikować wizerunek podejrzanej na profilu społecznościowym. Zanim ta koleżanka zbiegła z trzeciego piętra, w tej samej klasie, pod którą stały dzieci, nie było już nikogo. Zostawiła tylko siatki. O dalszym toku tej sprawy będziemy informować. Aktualnie jaworznicka policja prowadzi postępowanie, które ma na celu ustalenie przebiegu zdarzeń oraz przesłuchaniu podejrzanej. Wszyscy świadkowie i osoby mające informacje na ten temat proszeni są o kontakt z policją. Od wczoraj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie poszukiwali 46-letniej Klaudii Szuper-Sielskiej, która w poniedziałkowy wieczór zaatakowała kamieniem 6-letnią dziewczynkę. Dziś po godzinie 15 kobieta została zatrzymana.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie od wczoraj poszukiwali 46-letnią Klaudię Esz. Kobieta wczoraj wieczorem zaatakowała kamieniem 6-letnią dziewczynkę, która w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Ligocie z pęknięciem czaszki oraz krwiakiem. Dziecko przeszło operację. Policjanci sprawnie cały czas patrolowali miasto, sprawdzali każdy sygnał i miejsce, gdzie ewentualnie może przebywać kobieta. Około godziny 15 udało się policjantom schwytać poszukiwaną w Chrzanowie. Teraz tylko pozostaje, by dziewczynka szczęśliwie powróciła do zdrowia. Przemysław Smajl Gorgoń, pochodzący z Jaworzna, 20 czerwca wygrał pojedynek z Patrykiem Szymańskim na gali MB Boxing Night 7 w wadze super średniej. Gala odbyła się w hotelu Arłamów. Już minęło trochę czasu po ostatniej twojej walce zawodowej. Jakie wrażenia? Już był czas na podsumowania i wyciągnięcie wniosków? Tak, oczywiście jestem zadowolony, bo wygrałem. Patryk to bardzo dobry przeciwnik, mój najlepszy rywal, z jakim walczyłem. Także wygrana z Patrykiem, myślę, że dużo mi dała. Wiadomo, walka nie była jakoś mega piękna i tak dalej, no ale cieszę się, że wygrałem. Liczy się wynik. Jak kondycja? Bo wiem, że po wcześniejszej walce narzekałeś na to, że nie jesteś w stanie wytrzymać tych 8 rund na pełnej parze. Tak, kondycja, czyli ten mój taki, mój największy konik, że tak powiem, w negatywnym znaczeniu tego słowa. W końcu poprawiłem, w końcu żeśmy z moim trenerem Danielem Pilc odpalili te działa i jest naprawdę lepiej. Na wcześniejszej walce już to można było widzieć, w 8 rund boksowałem i ta 7-8 runda dała mi zwycięstwo. Tutaj też można powiedzieć, że Patryk pierwsze rundy mnie pykał i ta końcówka, te dwie ostatnie 3 rundy już zacząłem się rozkręcać, bo wiedziałem, czułem, że mam tą kondycję i tak jak mówię, jestem zadowolony, bo Daniel Pilc ma na mnie sposób i jest to wszystko w dobrym kierunku idzie, bo ta kondycja jest, wytrzymałość. Jesteś teraz taki głodny walki? Po walce zrobiłem sobie 2 tygodnie odpoczynku, teraz znowu zacząłem od tego tygodnia trenować, wczoraj biegałem, długi bieg zrobiłem, bo wstępnie 5 września będę walczył u Darka Snarskiego na Horten Boxing Night, także już zaczynam znowu ciężko trenować, bo to walka to będzie 8, może nawet 10 rundowa, także to będzie kolejne wyzwanie, które muszę przeskoczyć. Dla tych, którzy się nie znają na boksie, to jest tak, że dopóki wygrywasz, dopóki te pojedynki są na poziomie, to dostajesz kolejne propozycje? Ogólnie Darek Snarski ma dużo znajomości, czy to tutaj, czy na zagranicznych klubach, więc ja nie narzekam, a nawet jestem zadowolony, że jest tyle tych walk, mogę często walczyć i tak naprawdę gdyby nie ta pandemia, to pewnie w tym roku już bym toczył 4., 5. walkę, a tak to dopiero będzie 3., albo aż 3, bo mam znajomych, którzy walczą zawodowo i oni na przykład walczą raz w roku. Dla mnie to jest zbyt mało, mam 30 lat, niby dużo, niby nie, i więc ja chcę walczyć jak najczęściej, im częściej, tym lepiej, bo to wiadomo, że walka to jest taki sprawdzian tego, co się robiło na treningu. Jeśli się trenuje, ja przynajmniej nie miałbym, paręnaście lat trenuję boks i tak jeśli bym miał trenować bez walk, to szczerze to nie chciałbym się tak ciężko trenować, więc cieszę się, że tych walk jest i jak myślę, jak najwięcej. Kibice z Jaworzna są zawsze podekscytowani, jak są te walki w różnych miejscach. Pytają, kiedy wreszcie w Jaworznie lub gdzieś w okolicach. Są na to jakieś pomysły, jakieś plany, koncepcje? Tak, mam tu swoich znajomych dużo, którzy parę razy byli nawet w Białymstoku, czy gdzieś dalej w Starachowicach na gali. Wiadomo, to jest Białystok, jest bardzo daleko, także stąd chłopcy mają dalej, ale gdyby tu się udało, miał Dariusz Snarki taką ostatnią rozmowę mieliśmy, żeby stworzyć jakąś galę tutaj w Jaworznie, ale niestety hala jest nadal zamknięta, ale mam nadzieję, że jeśli zakończą budowę hali, to moglibyśmy tutaj coś stworzyć. Wystąpiłbym ja, na przykład Kamil Modziński, osoby tutaj ze Śląska, mogłyby być też związane właśnie z Jaworznem. Na pewno przyciągnęłoby to sporo kibiców, bo jakby nie patrząc, Jaworzno ma długą tradycję bokserską. Tu zawsze na hale, na gale przychodziło dużo kibiców, także myślę, że to będzie fajny pomysł, jak już hale ukończą. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.